95% wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, które prokuratura kieruje do sądów, jest uwzględniana przez te sądy. To jest bardzo duży odsetek. Przedsiębiorcy prowadzący biznes w Polsce często nie zdają sobie sprawy, że nawet po otrzymaniu bardzo prostego, podstawowego zapytania z organów wymiaru sprawiedliwości, może to być sygnał, że istnieje ryzyko, że zostaną elementem jakiejś większej, skomplikowanej sprawy karnej. Można się do tego wszystkiego przygotować, nawiązując współpracę z doświadczonym ekspertem, doradcą prawnym. Można się przygotować do zatrzymania, przeszukania, przesłuchania. Może być też tak, że zaangażowany ekspert, doradca, prawnik z doświadczeniem na bardzo wstępnym etapie nawiąże dialog z organami wymiaru sprawiedliwości i będzie potrafił wytłumaczyć specyfikę branży oraz rolę, prawdziwą rolę, jaką dany przedsiębiorca miał w określonych zdarzeniach biznesowych. To jest bardzo ważne, dlatego że konsekwencje zaangażowania firmy czy przedsiębiorcy w postępowania karne, które potrafią trwać wiele lat, mogą mieć bardzo dotkliwe konsekwencje.